Cześć, dzisiaj na blacie Lenovo IdeaPad Z580. Komputer jest już po częściowym serwisie. Generalnie on się nie uruchamiał. Miał tam jakieś problemy i tak dalej, więc sprawdziłem mu kondycję dysku. Zarchiwizowałem dane na zewnętrzny nośnik. Naprawiłem system i teraz przystąpię do konserwacji układu chłodzenia, gdyż tam na pierwszy rzut oka widać, że dobrze nie jest. Zobaczcie. Widzicie? Ja to widziałem, bo kiedy zgrywałem dane, wyciągnąłem dysk. Ok, a teraz koniec gadania. Zaczynam robić, z tego względu, że widzę, że bateria za długo nie potrzyma. Nie chciałbym kleić tego filmiku. A nie, sorry, rozpędziłem się. Nie było tu archiwizacji danych, aczkolwiek kondycja dysku była sprawdzana na moim komputerze, tak więc w tych okolicznościach go wyciągnąłem. Tutaj brakuje śrubki. Tu też. Zaraz zobaczymy, jak to się zdejmuje. Jeszcze tutaj mam śrubkę. Dobra, trzeba jeszcze zdjąć klawiaturkę. Pewne.
jakoś mocniej trzyma, nie jestem pewien, czy nie przegapiłem śrubki. A jak? Tutaj jest taka maluśka. Zobaczymy generalnie, jak się trzyma wszystko w środku, bo w komputerze było trochę grzechoczących elementów. Więc się okaże, tutaj jeszcze jest śrubka. Jest jeszcze dosyć wcześnie, dopiero praktycznie co wstałem, ale muszę podgonić robotę, jest tak trochę przy oczach. Dobrze by to było jakoś tak w miarę sprawnie wypchnąć, bo kabelki są cienkie i można by było je zerwać. Bez tragedii, mocowania są, nie wiem dlaczego nie było śrubek wszystkich, ale to mniejsza o to. Cyk. Śrubka chyba wyszła razem z gwintem. Zobaczymy. Również trzyma się mocno. No, pasta jest jeszcze miękka, z tym, że tak jak widzicie, większość nie jest poza rdzeniem, tak więc to nie za dobrze. Zaraz zdemontujemy sobie wentylator, ale tutaj już widać bez jakichś tam niepewności, że
środku będzie bałagan. Gdzieś tu jeszcze będzie śrubka, trzeba by to sprawdzić. Niestety trzeba się pozbyć gąbeczki. Ciężko. O, nie było. Śrubki nie było, ale patrzcie, co było w środku. Jejku, tutaj to w ogóle nie wiem, co to jest. Dobra, w tym miejscu nie ma wydmuchu powietrza. Czy ujścia powietrza jest tylko tu. Dobra, ja się sobie wezmę za przeczyszczenie tego. Zdajmy również pastę z radiatora, znaczy z radiatora z procesora. I cóż, i wezmę się za ponowny montaż. Zaraz jeszcze przejrzę szybciutko Dolną obudowę. W obudowie, tak jak myślałem, są uszkodzone mocowania lewego zawiasu. Fruwał prawie jest ok, tak więc wezmę się jeszcze za te mocowania. I to będzie chyba na tyle. Być może jeszcze wrócimy, jak będę kleił mocowania, ale nie daję głowy, bo tam trzeba nałożyć klej, wpasować gwint, później odczekać z pół godziny. Będzie dużo cięcia i dużo klejenia, aczkolwiek no zobaczymy. Dobra, na chwilę obecną kończę, zajmę się układem. Zobaczymy, co przyniesie czas. Na razie. Dobra, będziemy kleić trzy gwinty. Nie wiem, ile wy widzicie. No, brakuje tu, tu i tu. Wszystkie są na górze, więc pierwsze co musimy je wykręcić. Tylko oczywiście gdzieś wsiąkł mi śrubokręt. Dobra, mam. Ja póki co sobie przełożę tak klapę. Śrubkę wkręcam z powrotem. Oczywiście nie będę wam pokazywał dokładnie, co czym robię i jak, bo filmik ma na celu udokumentowanie pracy, która została wykonana dla klienta. A źle wykonane, kurde, dobra, na razie. A źle wykonana czynność może narobić więcej biedy niż czego, tak więc no nie chciałbym, żebyście, nie mając jakiegoś tam doświadczenia bądź pomysłu, brali z tego przykład. Dobra.
Dolna obudowa kadłubek kosztuje około 120 zł. Tak więc no jest to jakiś tam wydatek. A to po prostu dla klientki zrobię w cenie, z tego względu, że dała mi dwa laptopy do serwisu, więc w cenie usługi mogę jej to zrobić. Teraz na chwilę zniknę, muszę rozpaćkać mazidło. Miałem zdemontować głośnik przed tym wszystkim. Kurde, zapomniałem. Dużo by mi to ułatwiło. Czekajcie, muszę jeszcze na szybko. Żeby wpasować, to będzie problem. Cyk. O. I wy lepiej widzicie. Jeszcze kawałek gwintu jakiegoś. No i dobra. Cyk. Dobra, jak lekko zesztywnieje, to jeszcze wtedy sobie podrównam.
Dobra, słuchajcie, teraz zoom w drugą stronę. Tak to wygląda na chwilę obecną. Teraz muszę to zostawić do wyschnięcia pół godziny do godziny. No i cóż, i wtedy będę wszystko przymierzał, ale wydaje mi się, że udało mi się to tak nałożyć poza tym glutem tam, że będzie bez szlifowania. No zobaczymy. Widzimy się za chwilę. A, tutaj już płyta przygotowana do nałożenia nowej pasty. W sumie możemy to teraz zrobić również na tym nagraniu, żeby już później było jak najmniej. Ok, to przekładam. Cyk, mazidło out. Zaraz je sobie jeszcze tam oprzątnę i nakładamy pastę. Pasta tylko na procku. A, jeszcze zapomniałbym skręcić. Wszystko przeczyszczone. Wygląda jak należy. Tak więc przystępujemy do montażu. Oczywiście samego chłodzenia. I gra. Ok. Jako, że komputer serwis software'owy ma już za sobą, że mechaniczny, że tak powiem, trwa, to na chwilę obecną to by było wszystko, jeżeli chodzi o pracę nad nim. I widzimy się pewnie przy wpasowaniu skrzydła matrycy, bo już dalszego montażu nagrywał nie będę, ale zobaczymy, jak pójdzie wpasowanie, czy będzie trzeba szlifować, czy nie. No i pewnie później jeszcze szybki rzut na to, jak już jest po złożeniu, czy lata, czy nie lata, tak? Ale mówię, całość musi sobie kilka godzin przeschnąć dla pewnego efektu. Chociaż ja mogę teraz zamontować płytę główną jeszcze do tego komputera, tak? Bo nie jest mi potrzebne mocowanie zawiasu wtedy. Tak więc no pewnie go złożę na tyle, na ile będzie się dało. Dobra, widzimy się. Dobra, mocowania nieźle się już trzymają, można przystąpić do montażu. No jednak trzeba też przyszlifować tego gluta, o którym mówiłem. To będzie szybkie. W środku on jest jednak jeszcze trochę miękki ten klej, tak więc ostrożnie, ale płytę główną już zamontujemy. Płytę już zamontujemy. Thank you.
Ciężko to wpasować. Dobra, weszło. I teraz tak. Trzeba przyłapać delikatnie, jednak ja głównie obciążę zawias z prawej strony, oczywiście. Okejcie, żebym się nie za... O, oczywiście lewy również zostanie dokręcony, ale dopiero później. Czy później, po przykręceniu prawego. Tak, aby skrzydło już miało jakiś punkt zaczepienia. Dobrze. Ciężko mi wpasować śrubkę z tego względu, że matryca mi trochę przeszkadza, no ale ona musi być pionowo, tak żeby nie przeważało na drugą stronę. Dobra. Na razie jest dokręcone leciutko, ale wystarczy, aby się to całe trzymało kupy. No i cóż, i składamy dalej. A, dobra. Już tutaj się rozpędziłem, a płyta jeszcze nie osadzona. Ops. Dobra, fajnie siedzi. Tak. Dobra, śrubeczki tu, tu, tu. No i chyba to wszystko. Wszystko podłączone. Górę oczywiście, znaczy górę oczywiście przyłożę tylko. Tyle o ile.
tak, aby móc komputer skręcić, złożyć, ale znaczy, żeby móc go włączyć bez problemu, przewrócić i tak dalej, żeby włożyć dysk, ale jednocześnie, żeby móc go jeszcze szybko rozebrać, jeżeli zapomniałem coś podłączyć, bądź podpiąłem niepoprawnie. I klawiatura. Ok, słuchajcie, na tym etapie, kiedy ja już sobie po prostu podpinam go i sprawdzam, czy działa i tak dalej, zakładam, że działa, tak? Czemu ma nie działać, skoro wczoraj został zrobiony? Zakończymy nagrywanie. Mam nadzieję, że pokazałem Wam trochę więcej niż w poprzednich filmach, a w przyszłości... Nie wiem, spróbuję może jakoś również nagrywać, jak postępuję z usterkami software'owymi, ale no nie wiem, nie wiem, co od jakiegoś czasu chodzi mi to po głowie, ale jakoś, no mówię, montaż jest długotrwały na moim komputerze i się po prostu nie chce tego łączyć. Chociaż chodzi mi też zmiana komputera po głowie, tak więc... Okej, no dobra, dzięki za poświęcony czas. Już po tym więcej nic nie będzie w tym filmiku. Tak więc zachęcam do subskrypcji kanału i do śledzenia nowych materiałów, jeżeli Wam się podobały. Na razie. Czy podobały? Podobało.